Halo? Są tu jakie policjanty? Nawet zjeść nie dadzą. W czym mogę pomóc? A mówiłem, że żre? O, no i mówił pan, że je. No i je. Panie przodu, proszę. Dzień dobry. Znalazłam taki rower na ulicy i ostatnio jak tu byłam rano i znalazłam rower i przyniosłam, to dostałam znaleźne od policjanta $100. Okej. Jakby nie wiem co zrobić, bo jakby... $100 pan ma mi dać. Nikt nie zgłaszał kradzieży roweru. Tak, ale może ktoś zgłosi, a już będzie, że tak powiem, w depozycie. Ja znalazła. Szczerze mówiąc, nie mam żadnego pojęcia i nie wiem. Jo, rano był tu taki starszy pan, policjant, powiedział, że co najmniej za znalezienie uścisk dłoni i dostałam od policjanta. A Tero jeszcze powiedział, że w sumie to jeszcze $100. I mi dał. No, to niech się pani z nim skontaktuje. A to może ma pan kontakt jakiś do niego? Ja bym się z chęcią skontaktowała. Wie pani, kto to był? Stawił się może? No, nie przedstawił się, ale głos taki starszego pana, bym powiedziała, spokojny, taki wyrafinowany, elegancki. Taki, że widać, że w polu nie pracował, ale jednocześnie z takim dużym, no nie wiem, z takim dużym, że tak powiem, wnętrzem. Kapelusz miał, cylindryczny. To może pani na ćwilku może go poszukać. Ja go poszukam. Wie pani, ile tu jest funkcjonariuszy? No nie wiem, o kogo chodzi. Ja nic na ten temat nie wiem. Rozumiem. To ja już nie przeszkodzam, ja poszukam tego funkcjonariusza. To ja rower wezmę. Bo może kto będzie szukał. A może pan by chciał mój numer telefonu, jakby kto roweru szukał? Bo jakby kto roweru szukał, to teraz nie będzie wiedział, jak mnie znaleźć, że ja mam jego rower. Dobrze, to pani podda, pani jeszcze powie tylko swoje imię, sobie zapiszę, że pani jest od roweru. Dobrze. Imię mam May O. Ness. Z apostrofem pomiędzy O a Ness. Dobro. Jeszcze mój telefon, tylko mam gdzieś głęboko w torbie, jak to się... Tam pani musi w ustawienia telefonu wejść i tam... W ustawienia. Ustawił ogłoszenia? Nie, na dole ma pani taką zębatkę. Zębatkę? O, tapeta! Chwila, bo tapetę zmieniam. Oho, mam tapetę futro. O, bąbelki! A ja nawet dzieci nie mam. Ha, będę mieć ustawione bąbelki. Głośność. Co tu robisz? Chwila, o, jest wiem, numer tutaj, telefonu już. Ta pani tutaj chce, nie wiem, dała rower i powiedziała, ja w ogóle nie wiem jak zareagować, bo pani tutaj przyniosła rower i powiedziała, że ona chce znaleźć ten rower. Jakby nie rozumiem. Bo rano było z rowerem i no innym i dostałam znaleźny za niego. Dobro, mój numer telefonu, dyktuję. Moment. May Ones. Sama pani od roweru. Jo. 1-9-1-0 dwa kółeczka pod sobą, 8 chyba, 7-4-6. Dobra, i pani od roweru. Od roweru ja jestem. Jakby ktoś szukał roweru, to ja mam rower. Rower, co ktoś zostawił, zgubił albo został ukradziony. Nie wiadomo, co z tym rowerem. Zawsze może ogłoszenie napisze. Na ćwilku, no, można zawsze, albo ogłoszenie właśnie. Jak ja nie umiem, no. Jak pani nie umie? A skąd pani ja mam umieć? Właśnie na taką, co umie. Co ja mam umieć? No, ćwirka obsługiwać. Telefon. Ja to umiem płok w pole wyprowadzić, a nie. Pomoc. Proszę pana, taka pilna sprawa, bo chciałem strzelić. Ilość kibowy. Dobra. Mianowicie wie pan co? Wyjeżdżam. Może porozmawiamy o tym polu iloskibowej, ten punkt. I problem jest taki. Nie! Zajeżdżam do sklepu, zabić paczki. Może niech pan się zajmie. I nagle każdy swoim polem. Pan za swoją miedzą, ja za swoją. $20. O panie. Co pan tutaj leży?
Ja myślę, że mogę wezwać do niego 911? Kurwa! No i tyle z chłopa. Komendy? Dobra, ja czekam. Jak panu mogę pomóc? Co się stało? Panie, co się stało panu? Pan mu poda tej wody. Pan mu poda tej wody. A niech pan sam nie pije, tylko niech pan mu poda. Jeszcze pan wylewa perfidnie przy nim. Spokojnie. Wszystko jest w porządku. Teraz pan może wziąć tę butelkę wody. Co to jest za animacja? Pomoże mi ktoś tutaj, czy nie? O. To do mnie? Halo! Pomocy! Pomocy! To może zgłaszali 911. Tak jest! Ten pan tutaj od udaru słonecznego umiera. Ten już umarł, a ten umiera. Ja zgłosiłam. Zgłosiłam, pomoc potrzebna jest. A pan nie wygląda na... Jest środek nocy przecież. Słońce jest cały czas, nawet jak nie ma nocy, bo ono jest, ale po drugiej stronie. A jak jest duży księżyc, to jak promienie słoneczne z księżyca, to wiadomo. Panie, niech pan mu pomoże jakoś, bo ja już nie wiem, co zrobić. Tego pana pobiłam, bo nie chciał dać mu wody. Tego tak, tego to, no bo nie pomagał temu. I jak po mnie będzie mu pomagał, to też panu wpierdola. Przecież to jest Peter i Parker. No to co z nimi? Kiedy będzie karetka pogotowia? I mieszkają pod tym, pod tą meliną, pod tutaj, pod... Człowiek umiera, no! Człowiek umiera! Człowiek umiera! Człowiek umiera, pan nic nie robi! Halo! Może taki nie myje po prostu. Kapitan. Trożnik. Teraz to na pewno. O! No i od razu się lepiej poczuł. Może ten pan też sobie zrobi spacerek. Ale proszę pana. Ja zaraz mu pomogę. No, może nie, jeden nie mi. Chwilo, ja mu pomogę. O! Bo kurwa! Ja przepraszam pana! Jaką napuść? Jaką napuść? Ja przed chwilą uzdrowiłam człowieka, wstał i poszedł. No, czyli jeden, tak? No ten nie wstaje. Pani o... Wejdzie od... Proszę zrobić dwa kroki w tył. W które tył? Za barierką pani stanie. Dobro. Ale temu człowiekowi trzeba jeszcze pomóc, bo... Ja się nim zajmę, spokojnie. I pani podskoczy na chwilę. Podskoczy. Chwilo, no przecież nie będę skokać przez barierkę, wstawaj. Co ja jestem. Wstawaj! Niech pan mu tak... Funkcjonariusz mnie napadł! Napadł mnie funkcjonariusz! Pomocy! Pomocy! Otwieraj to brykę i odziom. Ja muszę zgłosić wszystkie dzisiejsze tutaj, co się smutne rzeczy dla mnie wydarzyły. No, z tym, ale do tyłu już mówiłem. Się panie tak pcha tutaj mi. Panie, jedziesz pon czy nie? Nazywa... Jednak jak się nazywa? Jednak powiedział, że się nazywa Peter Parker. Peter Parker się nazywa.
Nie no, on mi powiedział Josephine. No, ale mi powiedział, że ten, że macie przekazać, że Peter Purker. Peter Purker, dobro. Wsiadasz pan? Policjant. Wsiadłem, ale nie może pani prowadzić. Mogę prowadzić ciągnik, panie... prowadziłam, to czemu mam nie prowadzić jakiegoś ale nędznego samochodu? No właśnie, pani siadzie z tyłu ładnie. No, zamknięte. To pani nam teraz, no. Oho! No nie no, proszę pani, halo. Ja przepraszam! To się samo stłukło! Samo się stłukło. Chwilo, ja się przesiądę, już nie chcę robić problemu. Kto za to zapłaci? No, co mi pani tu robi? Pani się przesiada, chwilo. Czy co? Chwilo! Cześć, Perkat. Jo, że się przesiadło. No, to zamknij te drzwi. Jo, nie wiem jak. Bo w ciągniku drzwi nie było. O, nie było, to prawda. Pokaż. A jak się tam pani nazywa dokładnie? Majonez. Majonez? Majonez. Lubię. Pan by pewnie miał ochotę wylizać. Nie, dziękuję. Dobra, już mamy pierwszy paragraf dla pani. Ale majonez! Co mi wyszli, nie tak jak Ewa. Dobra, a do której pracujesz? Do momentu, aż będę sierżantem. A pani siądzie z tyłu. Siądzie pani z tyłu, ale halo. Tu z przodu jest proszę przyjemniej. Pani. Halo, proszę pani. Tyle mam do powiedzenia. O, proszę. Tyle mam do powiedzenia. Tyle. Widzi pan? Dobrze, no to będziemy tej zerek i lecimy. Pani wyjdzie z pojazdu. Panie funkcjonariuszu. Ja ją panu oddaję, bardzo proszę. Ja mam teraz ważny patron. Mam jedno panie. Co? Wrócą! Kurwa, co no, pani no i pani, pani przyjechała teraz, no, obywatela. Ja wróciła, jak pan kozłął! Masz, dobrze. Chodź, wysiadaj mi teraz, kurwa, już muszę oddychać. Zostaw ten samochód! Zostaw ten samochód, to ty robisz, kobieto! Wysiądź z tego samochodu natychmiast! Zatrzymaj się, wysiądź z tego pojazdu! No już wysiadam! Sztuczne oddychanie. Trzymaj mnie za dupcie! Puść mnie! Coś mi się stało dziwnego. Widzisz, kurwa, co mi się dziwnego stało? Kurwa, jak jeździsz tą Wiktorią? Psychopatko. Psychopatko. Kurwa, zatrzasnęło się. Zamknięty jest, żeby pani przypadkiem nie próbowała wsiada. No i co pan zrobił? Stróż prawa pilnować miał, że wszystko będzie dobrze, a człowiek... Morderstwo, próba morderstwa. To inaczej jeździ niż kłaban. No nie albo mogę. Albo robisz mi usta, albo zgłaszam sprawę morderstwa. Robię usta. O Boże. Nie chcę tego oglądać, Dobrze. Dawaj, dmuchnij go tam porządnie, lubi. A to która pani się chciała na kawę umówić? Robię! Chwila! Nie pompuj mnie! Ona go pompuje, panie Błasko. Ja go pompuję. Na razie... Chwila! Nie ucisków przecież co wy? Chwila. Tutaj są usta wyżej. Nie. Ogarniemy tą sytuację już. Już nie rozpędzajmy się. Ja wiem, że pan może umierać, ale no różne są ostatnie marzenia. Spokojnie. Pan nie mógł. Boże, ona był ten? Czy ja muszę jak to zrobić? Chciałbym tylko powiedzieć, że chwilo, pani chwilo. Ale nie z tej strony, bo będę nie z innej strony. Ja bym chwilo, o. Karetkę na dowóz. Żeby pompka nie pęknęła. Przecież ona go wędza, wędzl go złapała normalnie. Przecież jak ona strzelić, to wędzka. A wy możecie się kurwa nie śmiać, tylko zadzwonić po karetkę, kurwa gąby? No już zgłaszam, spokojnie. Dzień dobry! Sobie. Ja chciałam zgłosić, że znalazłam kradziony samochód.
Tak, to ty ukradłaś. Ja znalazłam kradziony samochód i za znaleźne jest 100 dolarów, bo dzisiaj znalazłam kradziony rower i dostałam 100 dolarów. Nie, dobra, ukradłaś auto. A poza tym... Dobrze, proszę o spokój! Nieważne, było spokój. A poza tym 420 numer odznaki mi wpierdolił za nic. Nie wpierdolił, ja widziałam. Ale przed tym wszystkim, bo on mnie wiózł na, żebym to zgłosiła. I to była sytuacja, że ja pomagałam bezdomnemu, a on mi przypierdolił. I ja chciałam, skradziony samochód znalazłam i chcę go oddać i chcę znaleźć. Jesteś aresztowana. Aresztowana. Zamiast ciebie porwać, tam przylizać. Porwał mnie pan emocjonalnie. Ja znalazłam porwany samochód i chciałam oddać i chciałam za to znaleźć. Prosiłam na badania do pani Maryjki. Proszę mnie puścić! Dobra, poszła. 2,50. Poszła na pół. Proszę się przesunąć, bo pan mi teraz przeszkadza wykonywać moje czynności. Słucham panią. Pani widzę. Z tego auta wypierdolaj stąd. Co ty robisz? Nie wypierdolę! Pan mnie wkurwił. Trzyma się pani. Znaleźnego! Nie ma samochodu, tyś nie będzie. Co ty robisz? Są tu jakie policjanty?